Witajcie, witajcie, drodzy widzowie, w kolejnej grze. Czyżby, 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 tak, kolejny Mirror. Idealnie, zwłaszcza, że dzień wcześniej zarwałem nockę nad Barcraftem, nad Yggdrasil Pro Cup razem z Czarkiem. Czemu nie? Pokomentujmy Mirrory, które do dziś dzień uważane są za najtrudniejsze do ogarnięcia w pierwszych 3-4 minutach, kiedy jeszcze nic się nie dzieje w związku z komentowaniem. Mamy w jednym z rogów, prawda, w górnym prawym rogu ringu mamy Kidziaka, znanego z Yggdrasil Pro Cupów, który dzielnie reprezentuje Protossów i dzielnie walczy o tytuł mistrza. Okej. Okay. No i Kidziak spełnia się jako żółty Protoss. Natomiast w lewym dolnym rogu mamy Garricka, który jest graczem z diamentowej ligi. Natomiast przed grą wyjawił nam, że troszkę odrobinkę się stresuje ze względu na to, że będzie na wizji. Chciałby to ten mecz obejrzeć później, prawda? Chciałby zobaczyć, jak gra z perspektywy trzeciej osoby, ale troszkę go stresuje gra na wizji przed wami, widzowie. No, nie będę wstrętny, nie napiszę mu, że ogląda go 100 osób, natomiast zobaczymy, jak mu dzisiaj pójdzie. No i teraz tak, chłopaki grają na Tal'Darim Altar, no i smutno, ze smutkiem muszę stwierdzić, że na Tal'Darim Altar niestety ostatnimi czasy główną i dominującą strategią w Protoss versus Protoss jest Foregate. Po prostu trudno, wręcz trudno naukowo metodą opracować inną strategię niż Foregate na tej mapie ze względu na olbrzymią odległość pomiędzy bazami. Foregate jest po prostu tutaj śliczny, co więcej, nie ma w naszej bazie czołka, jest mnóstwo miejsca, gdzie można postawić jakiś proxy pylon wściekły. I strasznie trudno się obronić przed Foregate'em w momencie, kiedy nie mamy właśnie żadnej rampy takiej, prawda, wąskiej, malutkiej, która prowadzi do naszego maina. Tutaj mamy wielką, otwartą przestrzeń. Tutaj dopiero mamy rampę przed ekspansją, no ale to nie wystarcza, żeby obronić Foregate'a. No i tutaj więcej szczęścia ma, szczerze mówiąc, Garrick. Garrick już dosyć szybciej dotrze do swojego przeciwnika niż Kidziak. Kidziak dopiero późno wyruszył na scout i będzie u Garricka bardzo, ale to bardzo późno. Myślę, że chłopaki dobrze wiedzą, co się będzie działo, chociaż widzimy drugi gaz dla Kidziaka, co jest dosyć nietypowe. Po co ci drugi gaz, chłopie? No ale nic, Garrick na dole, widzimy, że długo, ale to długo oszczędzał energię na chronoboosty, na swoim Nexusie, będzie teraz przyspieszał research warp gate'a, by móc spawnować jednostki w bazie przeciwnika. Natomiast Kidziak dalej i dalej kombinuje, ma dwa gazy, czy będzie przychodził jakiś blink Stalkery. No, byłbym szczerze mówiąc bardzo zaciekawiony, żeby zobaczyć grę, w której Kidziak na przykład zaprezentowałby na jakąś technikę obrony Foregate'a na tej mapie. Oczywiście może przeciwko Foregate'owi takiego kogoś jak MC by nie zadziałało, natomiast wiadomo, Koreańcy są po prostu bardziej morderczy. No i mamy Foregate'a ze strony przeciwnika. Kidziak widział tego Foregate'a, wie, co się kroi, jest dokładnie przygotowany. No i pytanie, jak będzie się przed tym bronił. W gruncie rzeczy jedna z ciekawszych spraw jest taka, że Garrick nie ma jeszcze na mapie proxy pylona pod bazą przeciwnika. Co więcej, Kidziak bardzo, ale to bardzo ładnie i dokładnie skautuje swoją bazę. Wszędzie każdy centymetr kwadratowy sprawdza po 3, 4 albo i 5 razy po to, by upewnić się, że Garrick nie wciśnie mu proxy pylona nigdzie tam, gdzie to po prostu zaboli. No ale nic, widzimy, Kidziak dalej produkuje stalkery i dostawia dopiero teraz kolejne dwa gate'y. To jest jakaś modyfikacja Foregate'a chyba. To jest dosyć dziwny Foregate, żeby to był defensywny Foregate. No w sumie w gruncie rzeczy dwa gazy tłumaczyłyby to. Można by dzięki temu wyprodukować więcej sentry. Myślę, że tak, Kidziak może próbować nam zaprezentować defensywnego Foregate'a. Próbuje tam zesnajpować jakiegoś stalkera na mapie, ale mu się nie udaje. Natomiast udaje mu się zesnajpować tą biedną propkę, która będzie chciała dostawiać kolejne pylony, ale już po prostu nie będzie mogła. No i Garrick teraz rusza z ofensywą, prawda, tutaj bardzo daleko z tego proxy pylona, tak strasznie będzie musiał dobiegać, nie będzie mógł dosyłać kolejnych posiłków, przydałoby mu się wysłać tam kolejnego proba, no ale nic. Widzimy, Kidziak ma dwa sentry, tak jest, zatem będzie defensywny Foregate, dwa sentry u góry, przydadzą się teraz mocne force fieldy, ale widzimy, że jednak nie, aj, to był moment, w którym force field mógł upaść, jednocześnie Kidziak próbuje spawnować jakiegoś pylona za armią przeciwnika, jest ładny force field, odgrodzenie na jednym stalkerze, no ale to
nie pomoże, nie ochroni go przed nadchodzącą zemstą. Prawda, zemsta będzie słodka, mówi Garik. No i wbija się zaraz do bazy Kidziaka. Kidziak, szczerze mówiąc, znajduje się w mocnym odwrocie. Ma tutaj sporo stalkerów, natomiast grupka stalkerów przeciwnika już idzie. No i szczerze mówiąc, tutaj Garika mogło zdradzić trochę to, jak daleko znajduje się jego proxy pylon. Bardzo ładnie Kidziak odpycha wszystko, co tam zostało. Ma kolejny tutaj swój pylon, natomiast no Garik się będzie musiał przegrupować i próbować atakować znowu. Widzieliśmy no takie troszkę potknięcia ze strony Garika. Bardzo przydałoby mu się mieć ten proxy pylon jednak gdzieś tutaj u góry, gdzieś tutaj pod rampą, prawda, tam gdzie Kidziak nie sprawdzał, go nie było. Na pewno gdzieś, tymczasem Kidziak prosto z defensywnego Forgate'a przychodzi w ekspansję, widząc, że przeciwnik odpuścił presję. To jest o tyle fajne, że nawet gdyby przeciwnik postanowił wrócić z presją tu i teraz, tak czy siak Kidziak mógłby kancelować ekspansję i na przykład szybko zespanować całą rundkę zelotów. Zatem bardzo, bardzo mądry ruch, bardzo, bardzo udana strategia. No ale nic, zobaczmy, co dzieje się tymczasem w bazie u Kidziaka. Kidziak podobnie, o nie, jednak nie. Jeszcze nie bierze ekspansji, ale myślę, że się do tego zabiera, patrząc po zasobach. Może będzie chciał ją gdzieś schować? No tak cały czas... Cały czas chłopak kombinuje. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie Garik przechodzi w produkcję Immortali, które w Protoss versus Protoss są bardzo, ale to bardzo przyjaznymi jednostkami. Po prostu lubimy mieć Immortale w kompozycji własnej armii. No i teraz w sumie Kidziak musi uważać. Musi uważać z tego względu, że on wziął ekspansję, przeciwnik nie wziął ekspansji. Jo, przepraszam jednak, wziął ekspansję. No i zatem zażegnana została groźba jakiejkolwiek agresji na tym etapie gry. Tymczasem, jeśli nie macie nic przeciwko, poproszę swoją cudowną żonę o kawę. Cudowna żono, czy zrobisz mi kawę? Dostałem znak, że zrobi mi kawę. Swoją drogą, czy umiecie zrobić tak z kciukiem? Mam nadzieję, że nie, to jest po prostu niezdrowe, powiedział mi kiedyś lekarz, że sam nie próbujcie. No ale nic, wróćmy do samej gry, zobaczymy, co się będzie działo za chwilkę. Mamy już ekspansję ze strony obu graczy i tak patrząc na samo supply, Kidziak zaczyna wyglądać coraz lepiej i lepiej w tej grze. Jakby Garik się troszkę zblokował ze względu na to, jaką taktykę przybrał. Musiał oszczędzić na ekspansję, miał mniej robotników, wyprodukował Immortala. Jego armia obecnie jest dosyć, no nie chcę powiedzieć, że uboga, natomiast w porównaniu do armii Kidziaka jest gorzej skomponowana i jest po prostu mniejsza. Kidziak no prowadzi w supply już 20 kilka punktów, bardzo ładnie, ma dwie działające ekspansje, nie przestał produkować robotników, zatem jego defensywny Forgate bardzo, ale to bardzo ładnie się udał. Gratulujemy, jednak da się wybronić, prawda, Forgate'a na tej mapie. No i Kidziak, podobnie jak jego przeciwnik, idzie prosto w kolosy. Z tym, że Kidziak pomija zupełnie Immortala, nie będzie miał Immortala, natomiast przeciwnik jednak tego jednego Immortala ma. Jeden Immortal potrafi być spoko, prawda, to zawsze potrafi coś zmienić w trakcie bitwy, ale jednak jeśli chcemy położyć nacisk na to, że mamy w armii Immortale, powinniśmy mieć ich po prostu więcej. Jeden Immortal bardzo często pada sfokusowany od razu, nie zmienia praktycznie toku całej bitwy. Tymczasem Kidziak już tutaj się mocno... Widzimy podwójne Robo Facility. Czy zatem Kidziak będzie nam próbował jakąś ciekawą taktykę pokazać? No na pewno idzie kolos, tak, prawda? Czego innego moglibyśmy się spodziewać? Czy będziemy mieli masówkę kolosów? Na dzień dobry, taki szybki atak. Garik oczywiście też ma kolosy, natomiast Garik ma wyłącznie jeden Robo Facility. No i to na pewno braknie. Na pewno braknie ten jeden Robo Facility, jeśli przeciwnik będzie chciał z dwóch Robo Facility produkować kolosy w tym meczu. Zobaczymy. Przypomnę tak w ogóle, skoro, bo widzę, że nowe osoby dołączają do streama. Gramy Gigabyte Cup, właściwie najlepsi z najlepszych, to już jest druga osłona tego turnieju, organizowana przez Morgluma. Do wygrania mamy płytę główną Gigabyte Sniper bodaj, jakąś wyczesaną płytę główną za 1700 zł. Niesamowity okaz dla graczy. No, ale widzimy, że Kidziak powoli zaczyna się zabierać za pracę, prawda, nad kamieniołomem. Tutaj u góry będzie chciał wziąć trzecią bazę. Co natomiast będzie robił Garik? Kidziak zaparkował swojego obserwera w tym takim wkurzającym miejscu nad tym klifem. Tutaj, prawda, go nie widać z dołu, no ale kolosy dostarczają jednak widoków z wysoka. No nic, widzimy, że Kidziak dalej produkuje kolosy masowo z dwóch Robo Facility. To w sumie to był dosyć odważny ruch, ponieważ jego pierwszy kolos był później, ale myślę, że może mu się opłacić w perspektywie późniejszej gry. Pytanie, czy przeciwnik, czy Garik wyjdzie w jakąś bardziej jakby agresywną taktykę?
No bo Kolosy, szczerze mówiąc, trzeba jakoś skonterować, trzeba zacząć coś kombinować. Widzimy, że Garrick stawia bardzo późnego Forge'a, dostawia troszkę gate'ów. Dopiero teraz kończy Extended Thermal Lance. Natomiast przeciwko Kolosom potrzebujemy Blinga, to po pierwsze. Po drugie, przydałby się jakiś Stargate z Feniksami. No ogólnie potrzebujemy czegoś. Nie potrzebujemy dalej produkować Kolosów, bo w momencie, kiedy Garrick dojdzie do bazy Kidziaka, okaże się, że tam na miejscu już jest, prawda, cała obstawa Wojny Światów z Hubertem George'em Wellsem łącznie. No i może mieć poważny problem. Tymczasem Kidziak się z Supply blokował. Czyżby mały stresik? No i na płyta główna, która jest stawką w tym turnieju, jest całkiem pokaźna. Myślę, że obaj gracze chcieliby się do niej dorwać. Tuż przed meczem Garrick rzucił komentarz pod tytułem: więcej masterów już nie mieli. Ponieważ Garrick jest graczem z ligi diamentowej. No i jak wiemy, ten turniej był otwarty dla każdego, tak żeby każdy mógł porywalizować. No i zobaczymy, jak będą chłopaki kombinować. Mamy wlot, tutaj te Kolosy próbują z daleka coś zagryźć. Natomiast Kidziak zbiera się do ofensywy bardzo ładnie. Natomiast jego armia jest skupiona w taką jedną potężną kulkę. To może się na nim odbić bardzo negatywnie, jeśli zostanie sfokusowany przez armię przeciwnika. No jestem ciekaw jak to się przeprowadzi. Mamy research shieldów dla Garricka, mamy kolejne Kolosy, mamy Blinka wreszcie dla Kidziaka, tak strasznie późnego, i Armora. Kolejne robo dla Garricka. Chłopaki cały czas próbują się ugryźć, ale jakoś nie mogą się ugryźć. No i szczerze mówiąc, patrząc na sam rozmiar armii, myślę, że Garrick nie ma jak dalej z tego meczu wyjść, nie ma takiego bezpiecznego przejścia, chyba że uda mu się dobrze tą trzecią bazę ustanowić, ale jak widzimy, Kidziak jest tutaj mocno do przodu już, od razu wziął tą bazę, no i tak naprawdę jej po prostu będzie pilnował. Garrick musi też trzymać się defensywnie, nie chce tracić całej swojej armii, widział armię przeciwnika. No, ale szykuj, będzie szkoło się nam jakiś dropik mały, bardzo ładnie. Pytanie, czemu Kidziak produkuje zeloty? To mnie zawsze zastanawia. No i Kidziak chce mieć troszkę zelotów, żeby ładnie wyglądało, pomimo tego, że będą prażone, prawda, jak popcorn przez Kolosy, tak czy siak zeloty dobrze wyglądają w kompozycji armii. Znaczy, w sumie, jeśli pozbędzie się Kolosów przeciwnika wystarczająco szybko, to te zeloty mają jeszcze szansę przeżyć, natomiast zeloty schodzą na kilka strzałów od Kolosa, to nie jest zbyt imponująca liczba, schodzą w dużych ilościach. No i troszkę szkoda. Widzimy, Kidziak wysłał nawet jednego zelota na środek mapy, by pozbył się pylona. Słusznie bardzo, prawda? Natomiast Garrick cały czas tutaj bezpiecznie gra. Tylko szukam, gdzie ten Warp Prism poleci, bo tutaj gdzieś na mapie będzie za chwilkę Warp Prism, jakiś dropik leciał, skończył się produkować. Jest! Mamy Warp Prisma. Będzie Warp Prism i próba dropu. Tymczasem Kidziak niemalże wymaksowany, szykuje się do ostatecznej ofensywy. Ma aż 9 kolosów, nie 8 kolosów. Przerażającą ilość, po prostu brakuje tylko właśnie autografu Wellsa na jednym z tych kadłubów tych kolosów. No i zobaczymy. Wszystko myślę też było zależeć od tego dropa. 2 centry, 2 zeloty. No, szczerze mówiąc, patrząc po machinie makroekonomicznej, którą Kidziak tutaj rozkręcił, myślę, że może być najzwyczajniej w świecie ciężko. Tymczasem pylon schodzi na 2-3 strzały, prawda? Ziup. No i armia Garricka musi się wycofywać, musi dosyć agresywnie się wycofywać. Co więcej, Kidziak bardzo ładnie mikruje swoimi jednostkami. Teraz na dole mamy u Garricka, przepraszam, Garrick na dole zrobił dropa, zrobił w bazie Kidziaka. Całkiem sporo robotników udaje mu się na tym ugrać. Natomiast to Kidziak zniszczył ekspansję przeciwnika. Pytanie, który z nich na tym lepiej wyjdzie. Dospawnowanie teraz Stalkerów przez Kidziaka. Myślę, że już za bardzo Garrick nie ma jak stąd się wydostać. Kolejne 2 zeloty. Oj, ale szczerze mówiąc, aż 17 workerów. Nie powinno tyle workerów paść w tym ataku. Kolejny próba ataku. Oj, tym razem 4 kolosy, 3 kolosy zostały złapane poza pozycją. No i mamy próbę głównej bitwy. Bardzo ładne otoczenie, bardzo ładny łuk w wykonaniu Kidziaka. Kidziak anihiluje wszystko, co ma przeciwnik. Przebija się przez linię, po prostu jak wściekły wieprz, że użyje takiego sformułowania. I mamy GG ze strony Garricka. Bardzo ładnie rozegrane przez Kidziaka, bardzo ładna bitwa, pomimo tego, że opuścił odrobinkę obronę własnej armii. No cóż, bywa, tak czy inaczej, wygrał. Ja jestem Jagłem, komentujemy Gigabyte, najlepszy z najlepszych, odsłona druga, organizowana przez Morgluma. Wracam zaraz do was, jak tylko złapię jakiegoś kolejnego gracza. Nie odchodźcie nigdzie.